Halo. Mieka. Cześć. Można uznać, że ten mecz tam nie wyszedł, no w końcu przegraliśmy. Więc Zagłębie finalnie okazało się od nas lepsze. Na pewno nie taki plan był na to spotkanie. Chcieliśmy strzelić bramkę, no niestety, mimo gdzieś tam wydawało się, że sytuacja jest w miarę pod kontrolą, no to straciliśmy bramkę po takiej stracie, która nie powinna nam się przytrafić. No ale cóż, no taka jest piłka. Później nie udało nam się z kolei gdzieś tam odwrócić losu spotkania. No i cóż, no, za chwilę w sobotę następny mecz, także na nim jesteśmy teraz skupieni. Chcemy się zrehabilitować po tym Zagłębiu, ale też tutaj u siebie potwierdzić, że to jest nasze miejsce, gdzie czujemy się najlepiej i po raz kolejny zdobyć 3 punkty. Wydaje mi się, że 10 punktów w 5 meczach, no to jest taki dobry wynik. Oczywiście nie można przed meczem dopisywać swoich punktów, bo czeka nas też ciężkie zadanie ze Stalą, ale no, nie gramy o nic innego, jako 3 punkty. Na pewno Stal teraz w tym sezonie spadają 3 drużyny, więc gdzieś tam od początku te drużyny z dołu tabeli muszą łapać punkty. No ale my tak naprawdę nie skupiamy się aż tak bardzo na Stali, bardziej skupiamy się na nas i na tych rozwiązaniach, które musimy zastosować, żeby ten mecz wygrać. Na pewno musimy starać się poprawić tą grę w ofensywie. No wiadomo, nie jest to takie łatwe, ale też ważne jest oczywiście utrzymanie tego 0-0 z tyłu, bo no to jest powiedzmy taki nasz punkt wyjściowy, który na pewno nam dużo ułatwi w tym meczu. Na pewno nie dopisujemy sobie 3 punktów, ale no nie widzę innej możliwości, żeby było inaczej. To naprawdę jest duża różnica, to nie są tylko słowa, bo to się czuję, ja już mówiłem, co prawda nie w rozmowie z tobą, ale że ten pierwszy moment, kiedy w tym sezonie usłyszałem tych kibiców, no to naprawdę jest super wrażenie i ciarki przechodziły mnie przez ciało. Myślę, że w sobotę też możemy być spokojni o naszych kibiców. No i liczę na to, że nam pomogą.